Komisyjne otwieranie. Nie podchodzić. Postanowiliśmy trochę przeoszczędzić i z tej okazji zakupiliśmy gaz banka, zakupiliśmy go na Allegro. Cały koszt z reduktorami kosztował 700 parę. Zaraz się Kamila dopytamy, ile dokładnie. Koło 800 ze wszystkim. A, już krzyczy mi tam z drugiej strony, koło 800 ze wszystkim. Także witam Was w nowym odcinku i zajmiemy się montażem. Na te chłodniejsze dni naprawiamy Webasto, zakupiliśmy nową pompkę i powiem Wam, że pompka przyszła z Niemiec, zamówił ją oto ten szanowny mój mąż. Koszt pompki 65 zł polskich. Przyszła z Niemiec, więc pewnie kurier kosztował ze 3 dyszki, bo samym kurierem po drzwi puk DPD. Pompkę już podmieniłem, śmierdzę elegancko ropą. A to jesteś drogi teraz. Teraz niczym w Chanel No. 5. 95. Tak, 7 zł z groszem za litr. Wskakuj, odpal tylko z tą opcją za zalania. Dobra, wskakujemy. Komunikat. Jak? Znalazłeś mnie na pracy. Nie? O, i tutaj macie starą. Tak jest. I taka sama nowa jest. 65 ziko. W tych chińskich Webastach to jest dobre, że z Chin można zamówić części potem zamienne, także nie ma co się martwić. Ponieważ błąd, jaki nam wyskakiwał, to jest 01, to jest błąd albo jakości paliwa, albo zapowietrzenia, albo pompki. Paliwo mamy zmienione na nową, na nowe. Pompka nam działała, ale... No ale już nie mamy więcej możliwości, więc zmieniliśmy pompkę, może po prostu jest zbyt mało wydajna. Sprawdzimy. A jak się okaże, że to nie to, będziemy szukać dalej kombinacji, a wtedy będziemy mieli drugą pompkę zapasową. No, nic przyrodzi nie ginie, może się kiedyś przyda, jeśli to nie to. Poszliśmy trochę na łatwiznę. Kamil tam posprawdzał wszystko, elektrycznie działa. Posprawdzał wszystko w przewodach, czy gdzieś tam bąbelki nie lecą, działa. O, i zaczęło cykać. Coś tam buczy, ale nadal zero. Więc chyba jednak to nie wina pompki. Chcieliśmy pójść na łatwiznę, a okazało się, że się nie da, że Webasto jest sprytniejsze od nas. No, będzie trzeba się rozebrać Webasto, wyczyścić. Na pewno nie jest to świeca żarowa, bo świeca żarowa ma swój błąd. Gdy się wyłączy, ja odepnę wężyk z Webasta, a ty załączysz, żeby zleciała tropa w miseczkę. Dobra. Nie, prawda? Mówi, miseczka będziemy zlewać, nie ma to tamto. Później będziemy się psikać. Nie wyrzucaj już nam błędu. Czyli ilość paliwa jest odpowiednia, tylko teraz się nie zapala, czyli... Może nie spuściliśmy... Nie włączyłem. Aż idę zobaczyć, czy się może... Zero. Znowu je wyłączyć. Może potrzebowało takiego... resetu. Z hebla? No. No dobra. Mogę pilotem. A już se klikłem. Chwila prawdy. O, widzisz, ale jest 13.1. Zaczyna buczeć. Delikatnie uchyla komorę spalenia. A skąd wiesz? Paliwo wkracza do komory spalenia i rozpryskuje się na niej równomiernie. Czytała po Krystyna Czubówna. Świeca zapłonowa zapala mieszankę, powodujący wybuch, przesuwa tłok. I jedziemy z tematem. Czytała dla Was Dominika. To spływa swoich możliwości? Pewnie, żeby Ci było głupio, jakbym tam stanęła i to bez problemu, wiesz, ciach, plach, plach. Mamy już tu zawór, ten dual control. Gdzie sobie możemy przyłączać butla lewa, butla prawa strzałeczką. I jak nam się skończy jedna butla, to tu się pojawia czerwone, wtedy nam przepina na drugą butlę. A tak zajedziemy. Więc będziemy mieli sobie tą butlę naszą, tego gazbanka. Zobaczymy, czy zmieści nam się obok grajeczek jeszcze nano. Ponieważ obydwie nano są jeszcze w jakimś tam stopniu do wykorzystania. No ale na razie to po co będziemy wozić przez lato, nie? Tak, to na dalsze jakieś wyprawy i na zimę. Bo tak szczerze mówiąc, to te dwie nano raz tylko zamienialiśmy? Chyba raz albo raz. Dwa. No.
a mamy już kampera rok czasu. Nie gotujemy jakoś szczególnie, nie grzejemy się gazem, a webastem, który ale webast obecnie nie działa, więc... Tak, nie działa. Musimy się chyba gazem ratować. Dobra, nie wiem, czy musisz aż tak głęboko to wciskać. No a jak? To gaz jest. Nawet mnie nie denerwuj. Nie chcę wejść! To weź suszarkę i go rozmiękcz albo opalarkę. Ciepłą wodę, wrzątek wodę. Trzeba wsadzić węża wodę i wtedy... No to dawaj do kuchni. Wsadź pan, co zobaczy gorące. To ostatni Celsjusza. Zmiękczasz materiał? Zmiękczę. Jest miętki. No i widzisz, dobrze, że żona to przynajmniej nie jest na... To wiem, jak głęboko wkładać. Ale jesteś świnia. Nawet złamana noga mu nie przeszkadza. Guśtyka tutaj. Jak koza alpejska. Twardy. Hardy. No widzisz, od razu ładniej wygląda. Nie ma to jak. Żony. Balizeczka. Korzystaj. Póki jestem gotowa ci pożyczyć coś. O, wypadło coś na trawę. Widziałam. Co ci wypadło na trawę? Końcówka. O, leży. Jak masz bałagan, to ci wypadło. Ciekawe, kto jego tak zrobił. Ja to zacznę pobierać opłatę. Za 20 zł mogę to ułożyć. Siadło. W drugą stronę. Leź no po ten kubek z wodą. Skiknij no. No co ty, w domu najlepiej takie rzeczy robić. Chodź, chodź. Zobacz, żeby jakoś bardzo dużo nie zostało tego. Żeby nie wisiało nie wiadomo ile. Przyłóż, wsadź tam butlę, sprawdź. Nie, to będzie tu. No tamtego, tego jest tyle samo. Może troszeczkę mniej, więc będzie także zawinięte. Lepiej, lepiej. Dobra, idziemy teraz z drugiego tyknął. Namówiłam cię, człowiek się zagrzeje trochę w domu. Jak na złamaną stopę, to człowieku, jak koza alpejska, suniesz do przodu. Part 2. Nie ma tam jeszcze jakiegoś węża? Nie. Na pewno? Żebyś mnie znaczy jest. Jest. Weź jeszcze dolej, głębiej, żeby było więcej nie, ciepłe. Razie, nie może być za dużo miękkiego, bo się będzie zwijać i rolować. Jeżeli chcemy zatankować, to sobie przekręcamy w tą stronę. Mhm. Tankujemy. Po zatankowaniu przekręcamy w tą stronę i nam leci na... A jak zatankujemy, to jak będzie to tam? No to tu właśnie będzie podpięty ten czarny wąż z przejściem na gaz. Podłączamy do dual control. A jakby nie macie dual control, to co wtedy? To macie zawsze jakieś inne. To macie zwykły reduktor wtedy najwyżej. Na ile jest przegląd? Na rok? Masz na zdążu kustów napisane. Będziemy musieli zrobić przegląd. 2009. O, to jeszcze mamy czas. Do września. Mamy do 2022 do września. Więc jeszcze kawałek. Do października? Do września. No bo to było wiachlance robione na zlocie. Poczekaj, bo możemy zrobić tak. Możemy wyjść tym plastikiem w dół, żeby nie dziurawić w ogóle kampera. Tak. I możemy walnąć sobie w plasticzku z tamtej strony. Czystaj, obojętnie, tym, na przykład. Tym. Tak. No. Żeby nie dziurawić w ogóle poszycia kampera. Nie, no jak najbardziej. Jak najbardziej. Cześć, Kiciu. Po co żeś tu przylazł? Muszę przymknąć, żeby tam nie zamierzał wejść. Nasz Kiciu przybłęda. Nie, no w sumie to już i znasz, bo wyrzucili go z samochodu i tak już został z nami. Niech sobie siedzi. Trochę mi tu kot nie wyszedł. To damy jeszcze tak. Dobra, je. A kuku? Jest tam kto? Elegancko. Ciepłe? Nie, wyjmiesz to później, bo tak będziesz i tak nic nie będziesz miała co robić. Czy coś, jakoś.
Ty już wiesz, że ja nie będę miała co robić. Nie no, musisz jechać na zakupy. Muszę zakupy zrobić, muszę kampera spakować. Ty tylko zawsze wodę nalewasz, że reszta zostaje na mojej No głowie. I właśnie to jest najgorsze, bo nalewam na dworzu, zimno. To ja naleję, a ty zrobisz całą resztę. Nie, 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 ty sobie już z mamusią swoją umówiłaś się na zakupki. Jak ja ci mogę zabierać czas z mamusią spędzony razem? Ojej, jaki ty jesteś łaskawy. Znajmą dobroć. Kobieto. Kobieto. Puchu marny. Tu. To do końca. To też. Większy, wiesz? Chyba. Kredytkami można do tego przyczepić. No właśnie, daj no mi. Te, są takie duże białe u mnie. Tutaj gdzieś? No w skrzynce. Tu, dobra, mam tu już. Obcinaczki boczne, siostro? Tu mam. Bracie. Jajczysz sobie? Zmieściła się. W sumie to niech się ułoży. O. No to chcesz jechać dzisiaj to tankować? No możemy przetestować. No możemy. Jak już mamy takiego cudaka, myślę, że tylko on nam na razie potrzebny. Te dwie do garażu. Grzeczne butle. No. No ile miejsca zyskaliśmy dodatkowego? A teraz mamy taką naklejeczkę. Żona czyni honory. Jeszcze tankowanie nas czeka, żeby sprawdzić, jak ta instalacja działa. Chyba zrobimy to dzisiaj, co? No to już. Zajedziemy. Musimy tylko trochę posprzątać. Myślałam, że montaż tego gazbanka jest taki prosty. No. Raz, dwa. Prosto, szybko. No, tak zaskoczeni jesteśmy pozytywnie. Myśleliśmy, że tam jakieś więcej kombinacji. A to tak naprawdę ktoś może zrobić w 30 minut. Ferdzie odpalony. Zamknął chłop! Zamknął, żebym nie weszła! Światło musi zgasić wszystko. Gasimy. Na centymetry. I zatrzymało. Zadziałało. Nie było trrr, jak w samochodach. Ale zadziałało. Pierwsze fajne tankowanie. I teraz sobie przełączamy tu na pyk. I teraz jest na reduktorze. Czyli teraz można wszystko odpalić. A na drogę robimy cyk i się zakręca butle. O, i teraz jest zakręcona. Można jeździć. Lux. Diesla tankujemy do pełna, żeby jutro się nie bujać. Się pan zdziwi. Pierw tankowali gaz, teraz zatankują diesla. Pewnie tego nie widać, ale powiem wam, że tu na stacji gaz w butli kosztuje 98 zł. Ten na BP, ta nano butla 105, a zatankowaliśmy teraz za 50 parę, więc jesteśmy połowę do przodu.